Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moje plany czytelnicze na grudzień, czyli już ostatnia taka lista w tym roku. Powiem Wam, że bardzo szybko mi minął ten rok, nawet nie wiem kiedy, i ten grudzień powinien być takim idealnym zwieńczeniem tego fantastycznego roku, bo grudzień będzie z motywem słowiańskim. Słowiańskie klimaty tutaj wejdą. Ja na swojej liście przygotowałam 6 czy 7 tytułów, ale powiem Wam, że jako że one wszystkie obracają się w tych słowiańskich mitach i w tych słowiańskich klimatach. Wszędzie tam są te strzygi, leszy, baby jagi i tak dalej, że ciężko mi do końca opowiedzieć o każdej z nich osobno, one mi się zlewają trochę w jedno. Nie wszystkie oczywiście, w niektórych wiem mniej więcej o co chodzi, w niektórych trochę mniej. Postaram się Wam opowiedzieć na ten moment, co o nich wiem. Oczywiście pełną moją opinię i jakąś tam większą liczbę szczegółów otrzymacie pewnie we wrap-upie dopiero grudniowym. No i to chyba tyle, zaczynamy i przy okazji, jak możecie zauważyć, mam nowe tło, to tło już powinno tak pozostać. Przeniosłam sobie trzeci regał tutaj do pokoju, żeby tak uzupełnić to moje tło książkowe i tak moja głowa zajmuje pewnie połowę tego kadru, ale więcej książek w tle to zawsze coś fajnego dla oka. Tak się Wam poprzesuwam, możecie sobie popatrzeć, co mam na półkach. Tutaj na mojej środkowej, najbardziej półeczce mam serię Expanse. Ona będzie na mnie patrzeć i mnie do siebie wzywać, bo inaczej to się za nią chyba nie zabiorę. Dlatego tak sobie umiejscowiłam ją na samym środku i ona tak będzie na mnie patrzeć i po prostu mówić do mnie, czytaj mnie, ale to pewnie w przyszłym roku. I już teraz zaczynamy mój TBR na grudzień. I powiem Wam, że jako, że mamy te słowiańskie klimaty, ja mitologię słowiańską kiedyś przeczytałam, ale chciałabym sobie to odświeżyć i myślę, że na pierwszy ogień wejdzie tutaj bestiariusz słowiański w dwóch tomach. Już takie wydanie zbiorcze, ja sobie planuję kupić to wydanie, bo nie wyobrażam sobie słuchać tego albo czytać w wersji elektronicznej, bo tam są przepiękne ilustracje tych wszystkich stworzeń. Tak przynajmniej widziałam, czytałam w opiniach, że no te ilustracje naprawdę są świetne. Tam mamy opis głównie właśnie tych wszystkich stworzeń mitycznych, mitologicznych. Ponad chyba 190 w drugim tomie. W pierwszym nie wiem ile, nie było podanej liczby, więc będzie tego masa. Na pewno zdecydowanie więcej niż na ten moment ja bym potrafiła w ogóle wymienić. Ja bym wymieniła 5 i na tym by się moja lista pewnie skończyła, więc taki bestiariusz chciałabym sobie przeczytać na początek, żeby jakoś wejść w ten klimat, wiedzieć dokładnie, z czym się to je, jak każdy z tych stworków wygląda i następnie przejść do tych fabularnych książek, które teraz Wam przedstawię. I pierwszą z nich jest Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy. I to jest książka, o której ja już słyszałam bardzo wiele razy i no zawsze ona gdzieś tam przejawiała się na moich TBR-ach i nigdy jakoś po nią nie sięgnęłam i teraz jest idealny na to moment. To jest opowieść o starszej kobiecie, która swoich lat już nie liczy, nikt nie wie ile ona ma lat dokładnie i ona pewnego razu gdzieś tam chyba podchodzi do okna i widzi, że zbliżają się różne stwory do wioski. Ona jest taką strażniczką całej tej wioski właśnie przed tymi groźnymi dość, bo tutaj będzie dość groźnie, bo to są tak zwane właśnie spiekła duchy. Ta kobieta z racji swojego już też wieku pewnie zna wszystkie sztuczki na te nadprzyrodzone istoty, więc ona będzie tutaj stała na straży i w sumie tyle wiem o tej książce. Może być ciekawie, ona ma bardzo dobre opinie, nie widziałam właściwie chyba ani jednej złej opinii o tej książce, więc jestem jej naprawdę ciekawa i to będzie pierwsza z tych fabularnych książek, którą chciałabym przeczytać w tym słowiańskim klimacie. A drugim tytułem na mojej liście jest Idź i czekaj mrozów Marty Krajewskiej. Jest to pierwszy tom serii, nie wiem ile ta seria ma tomów, ale tutaj też mamy podobną fabułę, z tego co widzę, do Starej Słaboniowej, bo tutaj mamy młodą dziewczynę za to, która też będzie musiała stanąć na straży całej okolicy, bo na ten moment, kiedy rozpoczyna się ta historia, jej ojciec jest właśnie takim strażnikiem i odpędza te wszystkie złe duchy, jednak jej ojciec gdzieś ginie w lesie i wraca jako chyba żywy trup, tak to jest chyba napisane,
opisane w opisie i ona będzie przez tych mieszkańców pozostałych zmuszona czy niezmuszona do tego, żeby właśnie objąć tę straż w zamian za swojego ojca. Ona chyba tego nie chce, więc nie wiem ostatecznie jak to wyjdzie, no ale ona jest główną bohaterką, więc pewnie będzie jakoś musiała sobie z tym poradzić. Więc te dwie książki są dla mnie dość podobne, tylko że w Starej Słaboniowej mamy starszą kobietę, a w Idź i czekaj mrozów mamy dziewczynę młodszą. Więc one mi się tutaj tak trochę klimatycznie i fabularnie pokrywają, więc zobaczymy, która mi się będzie podobała bardziej. Następnie odchodzimy trochę od tych demonów i idziemy w stronę wiedźm, czyli Wiedźma. Kogo tutaj ja tutaj będę spoglądała? Moniki Maciewicz. To też jest pierwszy tom serii, też nie wiem ile ma tomów, gdzieś Wam tutaj pewnie wkleję tę informację. I ta historia opowiada o dziewczynie, która będzie się szkoliła na wiedźmę. Oczywiście no, jest to taki układ zawarty z wiedźmą, bo wiedźma ratuje najpierw brata naszej głównej bohaterki, no i w zamian chce, żeby ona pobierała od niej nauki, żeby w przyszłości ją zastąpić. Więc ta dziewczyna gdzieś tam uczy się o tych wszystkich zielarskich chyba technikach i o tych wszystkich właśnie bardziej wiedźmowych rzeczach, więc tutaj będzie też taki wymiar tej wiedźmy, z tym, że to jeszcze o Babie Jadze nie jest, z tego co przynajmniej widzę z opisu. Baba Jaga pojawi się na pewno w kolejnych książkach z mojej listy. No i właśnie ta Baba Jaga pojawia się w kolejnej książce, czyli Kukułka i Wrona Magdaleny Wolf, i to jest też seria, to jest też cykl, który znowu liczbę tomów będziecie mieli na ekranie. I tutaj, tak jak już powiedziałam, mamy spotkanie tej Baby Jagi z dziewczyną, która ucieka do lasu. Lasu, który jest okryty pewną tajemnicą i przed którym przestrzegali ją wszyscy, że las jest dość niebezpieczny, no bo tam żyją te wszystkie słowiańskie, niebezpieczne istoty. Jednak coś się dzieje w jej wiosce. Ona traci chyba wszystkich bliskich i już zaczyna uciekać od tego wszystkiego i ucieka właśnie do tego lasu, gdzie spotyka Leszego, który jest synem właśnie Baby Jagi. No i w ten sposób trafia do takiej chatki i te leśne stwory chyba ostatecznie się nią będą opiekować, więc to chyba nie będzie straszna historia. Tutaj będą te stwory pokazane chyba w taki bardziej ludzki sposób, w taki bardziej, powiedziałabym, miły, że jednak one mogą być dobre dla nas również. Chociaż jeszcze nie wiem, z tego co widzę po opisie, no to tak by na to wychodziło, że właśnie ta historia raczej będzie taką miłą historią o tych słowiańskich stworach. I ostatnią pozycją z mojej listy jest Dom na kurzych łapach, Sophie Anderson. Jest to literatura dziecięca. Literatura dziecięca, która również ma w sobie wątek Baby Jagi, więc ja tak starałam się ułożyć te książki, żeby tak przechodzić właśnie fabularnie podobnie i właśnie tak jak w poprzedniej tej Kukułce i Wronie mamy spotkanie młodej dziewczyny z Babą Jagą, tak tutaj mamy Babę Jagę, która jest babcią naszej głównej bohaterki i razem z nią żyją sobie po prostu w tym domu na kurzej łapie. Ten dom jest bramą między światem żywych i umarłych i ta Baba Jaga, właśnie babcia, strzeże tej bramy do tej krainy umarłych, jednak tego domu nie da się znaleźć w naszym świecie, świecie żywych, więc ta dziewczynka jest trochę osamotniona i szuka przyjaciółki i taką przyjaciółkę znajduje, ale właśnie w tej krainie zmarłych. Z tym, że jak ona nawiązuje relacje z tą dziewczynką, to ta Baba Jaga znika. Chyba z tego co zrozumiałam, tak to będzie wyglądało. No i tyle o fabule, więc takie fajne myślę zakończenie tego słowiańskiego TBR-u z taką literaturą typowo dziecięcą, z takimi klasycznymi postaciami, które wszyscy kojarzymy, typu właśnie Baba Jaga, Dom na kurzej łapie i tak dalej, więc myślę, że może być z jednej strony dla mnie trochę przesyt tej słowiańskości, a z drugiej strony ze względu na to, że one są trochę różnorodne, bo z jednej strony mamy właśnie obronę przed złymi duchami, z drugiej strony mamy dziewczynę, która natrafia na Babę Jagę w lesie i chyba się tam nic z nią nie dzieje. Z trzeciej strony mamy tutaj taki dom na kurzej łapie, który sobie podróżuje w różne miejsca i w różnych miejscach się pojawia na naszym świecie. No więc może być dość ciekawie. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie i nie będzie to monotonne i nudne. Przynajmniej tak sobie postarałam wybrać te książki, żeby trochę się jednak od siebie różniły. No na ten moment nic więcej Wam o nich nie mogę powiedzieć, bo wszystko to, co mówię, jest wywnioskowane tylko z tego, co tam gdzieś kojarzę
z filmów innych ludzi na YouTubie, albo gdzieś tam z recenzji, albo opisów właśnie na Lubimy Czytać, które sobie jeszcze przeczytałam tuż przed nagrywaniem tego filmu. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze plany na grudzień, czy przeczytacie coś słowiańskiego, czy nie, a może już macie za sobą dużo tych słowiańskich książek. Ja w ogóle nabrałam kiedyś inspiracji od takiej dziewczyny, widziałam ją chyba na Instagramie. Ja generalnie na Instagramie dość mało przesiaduję, więc dlatego jest mi ciężko tutaj operować tymi nazwami, ale ta dziewczyna nazywa się Slavic Book, może ją kojarzycie, jeżeli nie, no to ona właśnie w tych słowiańskich klimatach się lubuje, więc zapraszam Was do niej, ona tam ma masę pomysłów na to, o wiele więcej niż ja Wam tutaj przedstawiłam, więc jeżeli po prostu potrzebujecie więcej inspiracji, no to ona Wam ich na pewno może dostarczyć. No to tyle ode mnie, ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!